Słuchajcie, witam wszystkich na prelekcji. Chciałem wam przedstawić osobę, która przede wszystkim doskonale zna się na tym, co robi i zna się na kontuzjach. To jest Aleks Krupa. Chcę poprowadzić wykład na temat, jak trenować bez kontuzji. Tak? Dokładnie, dokładnie. Dobra, witam wszystkich. Na wstępie chciałem podziękować IPW za tą okazję, że mogę tutaj ten wykład poprowadzić. Witam was wszystkich. Zanim zacznę, powiem dosłownie parę słów o sobie, żebyście znali kontekst, skąd ta moja wiedza. Wspinam się od 1988 roku i tak naprawdę złapałem chyba każdą kontuzję wspinaczkową, jaka jest możliwa. Na stole operacyjnym leżałem wiele razy i każda z tych kontuzji popychała mnie gdzieś dalej. To znaczy, jak już myślałem, że już złapałem świętego grala, Boga za nogi, to nagle się okazało, że znowu gdzieś w jakiś ślepy zaułek zaszedłem. I kolejnie. No i tak od 2006 roku zająłem się profesjonalnie naprawianiem ludzi i siebie. Wcześniej przez 20 lat, aż do 2019, byłem trenerem wspinaczki, w zasadzie każdego aspektu, może oprócz wspinania w górach wysokich. Trenowałem też dzieciaki z British Teamu przez jakiś czas, więc, więc generalnie zjadłem zęby na tym. O czym będziemy dzisiaj mówić? No jak sama nazwa wskazuje, o prawidłowych wzorcach ruchowych, bo wszystkie kontuzje nasze biorą się z tego, że coś w naszym ciele nie działa naturalnie, czyli tak jak się rodzimy bez defektów, to nasze ciało działa tak, jak powinno, ale przez potem nasze własne wzorce ruchowe, również te, które dziedziczymy po rodzicach, sprawy zaczynają się komplikować. No i o tym będziemy dzisiaj opowiadać. Poczekamy chwilkę, niech... Tak, to jeszcze poczekamy. Może poczekajmy jeszcze chwilkę, co? W kwestii technicznych jeszcze, jakbym miał prośbę do was, żeby wyciszyć telefony, żeby nie przeszkadzać podczas prezentacji. Brawo, to wytrąca czasem z kontekstem. Miłka, trzeba mocno czasnąć. Dobra, wszyscy się już napatrzyli na ten slajd. Możemy jechać na następny. Play, dobra. Muszę wziąć okulary teraz. Tak, generalnie wybrałem dobry zawód, bo jakbym był specjalistą IT, bym umarł z głodu. O, no dobrze, to jeszcze raz niech poleci. Okej. Okay. Teraz muszę zatrzymać spacją? Nie. Okej. Okay. Dobra, no od czego zacząć? To jest mój ulubiony temat. Od samoświadomości, bo tak naprawdę wspinanie bez głębszego zrozumienia, co się dzieje w naszym ciele, prowadzi bardzo szybko do kontuzji, bardzo szybko. Może zacznę, na końcu jest taki ustęp mówiący ciało wspinacza samochodem rajdowym. Taką metaforę sobie wymyśliłem wcześniej, która w sumie dość działa na wyobraźnię. Każdy z nas jeździ samochodem. I wiemy, jak to jest. Mamy stary samochód, w którym coś tam przeguby stukają, luzy na kierownicy, dymi się z silnika, ale te 5 km do pracy zawsze dojedzie. No i to jest życie przeciętnego człowieka, jeżeli chodzi o jego fizyczność. Po prostu dojeżdżają sobie do pracy, chodzą na imprezki, bawią. Jak się zaczynacie wspinać, to pomimo tego, że to teraz wygląda no bardzo bezpiecznie i kolorowo, przychodzimy na ściankę, mnóstwo kolorków, nie dajcie się zwieść. Ruch wspinaczkowy to jest tak jak wzięcie tego samochodu na tor rajdowy. I takim samochodem po jednym okrążeniu już te wszystkie rzeczy spowodują, że samochód się zatrzyma i nie będzie dalej jechał. I tak się dzieje właśnie z nami. Jak wchodzimy w ten przepiękny świat wspinania, trzeba zacząć myśleć o tym, żeby samemu być sobie terapeutą również. Jak kierowca rajdowy jeździ tym samochodem, on zna każdy odgłos, który się dzieje. To nie jest tak, że coś mu stuka, tu jakiś dźwięk i on nie wie. On wie co powiedzieć mechanikowi, czasem wie, co sam z tym zrobić. No i generalnie chciałbym, żeby po tym wykładzie, żebyście troszkę więcej wiedzieli.
No i autorefleksja. Jeżeli coś nie idzie, jeżeli co, no trzeba po prostu szukać, chodzić do ludzi takich jak ja, czy inni terapeuci, czytać, interesować się, bo połączenie umysłu i ciała daje tą piękną przestrzeń, w której możemy naprawdę czerpać tylko radość z tego, co robimy. Dobra, idę dalej. Może pójdzie szybciej niż myślałem. A, jest. Dobra. Krzywa Gaussa. Muszę od tego zacząć, bo nie będzie to wykład o matematyce, absolutnie. Każdy aspekt naszego życia, czy to zewnętrzny, czy wewnętrzny, fizyczny, mentalny, psychiczny, emocjonalny, podlega temu. To znaczy mamy zawsze jakieś totalne ekstremy, czyli na przykład ludzie, którzy nie mają żadnych problemów nigdy, ludzie, którzy prawie się nie potrafią ruszać, my gdzieś wszyscy, i właśnie się zepsuł ten, nieważne, my gdzieś wszyscy jesteśmy tam po środku. Czyli większość ludzi ma podobny wzrost, podobny rozmiar buta, 42 chyba to jest, i tak dalej. Także to jest taki mój trochę statement, że terapie, które przedstawię, na jednych ludzi będą działać lepiej, na innych gorzej, ale zapewniam, że działają. Dobra, idziemy dalej. Ja jeszcze proszę zapamiętać, to jeszcze do tej krzywej Gaussa będę wracał. Tak, generalnie powięź zmieniła totalnie sposób patrzenia na ciało. Jak ja się zaczynałem wspinać, bardzo szybko obydwa łokcie zaczęły mnie boleć i po stronie wewnętrznej i zewnętrznej. No i jechałem, znacie to, nie? Jechałem tak przez lata. To nie działa. Nie mogę powiedzieć, że to nie działa totalnie, ale to traktuje ciało jako niezwiązany ze sobą system kości i mięśni, a ciało tak nie działa. To jest jedno wielkie naczynie połączone. Powiem nawet więcej, to jest naczynie połączone, które się też łączy z umysłem, bo ci z was, którzy są bardzo wrażliwi, wiedzą, że jak nie mają odpowiedniego space'u mentalnego czy emocjonalnego, to nagle nie są rozciągnięci, źle im się wspina i tak dalej. I te same zależności działają w ciele i o nich dzisiaj będziemy mówić. To jest też dla was taka informacja, warto sobie... To są terapie, które wybrałem dzisiaj, żeby je przedstawić. Dwie z nich wybiorę na bardziej dogłębną analizę. Ida Rolf w 60-tych latach już ona powiedziała, że tam, gdzie boli, tam na 99% nie ma problemu. I to mogę wam powiedzieć, że u mnie w pracy no, jeszcze nigdy nie było tak, że jak kogoś bolał łokieć, to był łokieć. To po prostu jest nierealne. Dodam tylko, że to powinien powiedzieć na samym początku, ja się zajmuję napięciami w strukturze, czyli jeżeli już struktura puści i mamy kontuzję, którą możemy obserwować jak urwaniem mięśnia, uszkodzeniem stawu, nadrywaniem wiązadła, to już nie moja brocha, że tak powiem. Natomiast większość naszych bóli to jeszcze nie jest kontuzja. Większość tych bóli można rozwiązać odpowiednim systemowym działaniem, o którym właśnie będziemy dzisiaj mówić. I tak jak Ida Rolf powiedziała po raz pierwszy w 60-tych latach, właśnie to od niej ten słynny Rolfing, który w Niemczech jest bardzo popularny. W latach 90. inżynier Tom Myers zabrał się za powięź i stworzył fantastyczny program integrację strukturalną. Ja przez jakiś czas go stosowałem, ale uważam, że jest, no, mi nie spasował. Aha, jeszcze dodam taki jeden disclaimer, że wszystko, o czym dzisiaj będę mówił, to nie jest wiedza teoretyczna. To jest moje doświadczenie lub doświadczenie moich klientów, pacjentów, jakkolwiek byśmy nie chcieli ich nazwać. Także to, co dzisiaj powiem, to jest prawda, moja subiektywna prawda. Także jeżeli ktoś ma inne zdanie, to super, ale to musiałem powiedzieć. No i tak z mojego właśnie subiektywnego, z mojej subiektywnej oceny, to, co Tom Myers robi, jest super, mnie nie do końca spasowało.
Ale to on rozprzestrzenił w świecie tensegrację, czyli tensegrity, integrity, intention, czyli równość napięć w ciele, które później Wojciech Kasolik razem ze swoim kolegą, o którym potem powiem, rozwinął w masaż tensegracyjny i tą książkę można zakupić. Jeżeli chcecie się uczyć, to jest w ogóle piękny wstęp do tego, żeby poznać swoje ciało jako coś, co działa jako jeden organizm. Następnie Steko, ojciec i córka, którzy pracują w szpitalu, oni jakby udowodnili też pod rezonansem magnetycznym, że manipulacja tkanki miękkiej wpływa na wszystko, ponieważ powięść jest jak macierz. Nie ma miejsca w naszym ciele, gdzie tej powięzi by nie było. Więc wszystkie napięcia, które w ciele się dzieją, powięź i receptory w tej powięzi to odbierają, jest zawsze akcja i reakcja. I oni udowodnili, że masaż może zmieniać nawet stan narządów wewnętrznych. PDTR to jest terapia neurochirurga bodajże z Argentyny, jeżeli mi pamięć nie myli, który z kolei udowodnił, że układ nerwowy ma pamięć taką trochę na traumy. Czyli jak się na przykład uderzymy, ściągając sweter w łokieć i zrobimy tak, to jeżeli tego nie odkręcimy, to przez następne parę dni ten ruch będzie inhibitowany, bo tam jest trauma. Czyli jak pójdziemy się wspinać zaraz po tym i spróbujemy coś ściągnąć z pleców, to to uderzenie w ten piecyk będzie nam przeszkadzać i będziemy wprowadzać kompensację. Kompensacja jest to taka ciemna strona mocy trochę w tym wspinaniu, bo ona się ciągle zdarza, ja ją ciągle widzę i to przez kompensację ludzie finalnie doznają kontuzji, które mogą wejść w struktury. No i moje ostatnie odkrycie, coś absolutnie genialnego, PRI, Postural Restoration Institute, to Amerykanie, którzy się zajmują 20 lat, opowiem o tym za chwilę, bo to na tym się skupimy dość dłużej. Zapraszam. Dobra, jedziemy dalej. Idealny scenariusz treningu, czy taki w ogóle istnieje? No istnieje. I zaraz, niech się to wszystko wyświetli pięknie. Dobra, co to jest punkt braku napięć spoczynkowych? No wyobraźcie sobie, że siedzicie w pracy przez jakiś tam czas w ten sposób. Ja sobie gdzieś na przykład tu siądę delikatnie, żeby to zobrazować. I po jakimś czasie mięśnie przestają lekko trzymać i zaczynają się robić różne rzeczy. No i potem wstajecie i generalnie jesteście w takiej pozycji. No i teraz jakbyście to rozchodzili w ten sposób spokojnie, byłoby fajnie, ale większość ludzi robi od razu tak. Nie? No i tak przychodzi tak na ściankę. Rozgrzewka trwa 5, 10, 15 minut. Na ogół są to rozgrzewki, zaaktywujmy łopatki, co jest ok, ale to nie od tego się powinno zaczynać rozgrzewkę. Zaaktywujmy łopatki, parę podciągnięć i już idę na bulderki. No idę na te bulderki, w miednicy nic nie działa i zaczynam się wspinać. No i co się dzieje? No, te wszystkie krzywizny, kompensacje, napięcia wchodzą w trening i potem jest przesłanie, w które ja przez długi czas wierzyłem, że wspinanie zdrowe nie jest, bo wszyscy się krzywdzą. Ale to nie wspinanie nie jest zdrowe, tylko nasza higiena przed i potreningowa jest nieadekwatna do tego, jak my się zaniedbujemy w ciągu naszego normalnego życia. To zaniedbanie nie jest świadome. Ono jest nieświadome i o tym zaraz też będę mówił. Cel aktywacji i dezaktywacji mięśni przed i po treningu to jest właśnie to, żeby tak jak kiedy wam się najlepiej myśli, jak jesteście zrelaksowani, no nie? No to ciało też wtedy najlepiej pracuje, jak jest zrelaksowane w punkcie zero, jak nie ma napięć, nie ma żadnych nadaktywności i niedoaktywowania, czyli jak we wszystkie stawy są ułożone w takiej pozycji, w jakiej mają być ułożone. Wtedy
nie będziecie mieli napiętych ramion, bólu w łokci czy w barku, tylko możecie się zacząć wspinać z tego punktu zero. No i teraz fajnie by było, że zanim wyjdziecie ze ścianki, żeby się znowu doprowadzić do tego punktu, żeby nie przespać się z tym, bo jak się z tym prześpicie, no to następnego dnia wstajemy tak i tak idziemy do pracy, nie? Siadamy znowu na tym stołku, znowu tak i znowu tak idziemy. No i tak w kółko Macieju, aż po dwóch, trzech, każdy, znowu wracam do krzywej Gaussa, każdy ma różną wytrzymałość wiązadeł, mięśni, struktura powięzi jest taka sama, ale forma, w jakiej się wyraża ta bezforma, jest troszeczkę inna, czyli troszeczkę więcej ma wytrzymałości, mniej wytrzymałości, jakkolwiek. Dobrze. Utrwalanie prawidłowych wzorców ruchowych. I tu jest aktywacja łopatek i miednicy. No i to też jest klucz. Jeżeli ustawimy miednicę tak, jak ma być, a miednica ma być pochylona w około 30 stopni. Jeżeli jest odchylona w tyłopochył, albo jeżeli jest pochylona w przodopochył, to przenosi się na całe ciało, calutkie. I nie miejcie żadnych wątpliwości, że jest to zdrowe, bo nie jest. Będziecie przez cały czas walczyli nie tylko z chwytami, z problemem, będziecie cały czas walczyli z suboptymalnym, w suboptymalną pozycją waszego ciała. No i teraz idziemy do mojego ulubionego tematu, mitrościągania przed i po treningu. Koło roku 2000, nie wiem kto to zrobił, no to jakaś taka fama poszła. Nagle zaczęli się przyglądać treningowi wspinania fizjoterapeuci i inni magowie. I wymyślili, że przed wspinaniem się nie powinno rozciągać, a już po wspinaniu to na pewno, bo to rozrywa bardziej jeszcze włókna, jeszcze bardziej zwiększa czas rekonwalescencji po treningu i tak dalej, i tak dalej. Sam się dałem na to nabrać, bo od lat 80., w latach 80. myśmy trochę ten trening zapożyczyli od gimnastyków. Więc ja tam za każdym razem przed treningiem dochodziłem do szpagatu, po treningu do szpagatu i tak i w zasadzie było mi okej z tym i długo naprawdę nie miałem żadnych dolegliwości i około właśnie 2000 roku przestałem to robić, no bo przecież było niezdrowe, ludzie wiedzący więcej mówili. Co oni zrobili, to jakby pomieszali prawdę i nieprawdę. Tak jak dla nas lód jest lodem, jak pojedziesz pogadasz z Eskimosem i powiesz mu lód, to on powie, jaki lód? Jest ich 26 rodzajów. Nie? I tak samo jest z tym rozciąganiem. Jakie rozciąganie jest niezdrowe po treningu? Jest to tylko jedno rozciąganie. Mianowicie rozciąganie, którego nie powinniśmy uprawiać po treningu, tylko jako osobną jednostkę treningową, to jest rozciąganie pasywne, statyczne, takie, które poszerza jeszcze nasze zakresy okołostawowe, tak zwany ROM, range of motion, tak? Jakbyśmy, tak naprawdę to poszerzanie tych zakresów stawowych i dochodzenie do szpagatu, gdybyśmy się nie wspinali, nie byłoby nam potrzebne, ale każdy z nas wie, jak bardzo ułatwia wspinanie zakres nogą. Jak możemy sobie wsadzić tutaj palec, a tu piętę, no to tak jakbyśmy mieli dodatkową rękę. Więc polecam, chociaż zaraz powiem jak, co i kiedy, bo z tym rozciąganiem to są jaja. Jak zechcieć, inne sposoby rozciągania to jest rozciąganie hiperboliczne, czyli to, które jest z obciążeniem. Jest tak zwane mobility, czyli wspinanie, czyli rozciąganie aktywne, czyli grupa mięśni po drugiej stronie naciąga ten mięsień, o którym mówimy, że go rozciągamy. I one wszystkie mają swoje miejsce. I znowu, nie jest to wykład o rozciąganiu, ale polecam naprawdę tym się zająć, bo rozciąganie to piękna rzecz. No dobra, chyba objęliśmy to. Okej.
co to jest ta tensegracja? Tą tensegrację odkrył, czy tam ciężko powiedzieć, że zauważył, bo to w sumie te wszystkie prawa, o których mówimy, to są prawa naturalne, które w przyrodzie istnieją. Czy my je widzimy, czy my ich nie widzimy, to one istnieją, jak grawitacja. Możemy się z nią kłócić, ale ona jest. Tenże architekt zaprojektował te wielkie takie kolumny. Teraz wszystkie domy są tak, znaczy nie domy, tylko domes, czyli wszystkie kolumny, sfery, o dokładnie, tego słowa szukałem, dziękuję. Wszystkie sfery są tak budowane, gdzie każda część jest również częścią konstrukcyjną tego. I tak nasze ciało wygląda. I co istotne, jeżeli struktury są ze sobą połączone, to napięcie będzie się po tych strukturach przenosić. Czyli na przykład, jeżeli w ciele kilka mięśni jest połączonych ze sobą strukturalnie, zaraz będą slajdy, będę o tym mówił, to znaczy, że nie dość, że przenosi się napięcie, to wszystkie inne struktury, które się zawierają w tych mięśniach, takie jak nerwy, układ limfatyczny, krwionośny i tak dalej, będą też poddawane napięciom tych struktur. No i tutaj na przykład drętwienie w palcach, prawda? Jak ktoś nie porozciągał najszerszego grzbietu, trzyma telefonik i te dwa paluszki drętwieją. No bo ma początki cieśni podbarkowej, no i tak, i to się tak właśnie zaczyna. Chirurg, który w latach 70. prowadził właśnie Lewin, który prowadził w latach 70. pierwsze wykłady właśnie z biotensegracji w ortopedii. Ja tego oczywiście nie widziałem, bo się dopiero rodziłem w tamtych latach, ale ponoć było tak, że ludzie wychodzili, bo mówili, że to herezje. Teraz już w zasadzie wszyscy tak z tej pozycji działają. Graham Scar, fantastyczny osteopata, pięknie pisze o właśnie biotensegracji, jest światowej klasy specjalistą w tej dziedzinie, bardzo polecam. Książka krótka i treściwa, bardzo fajna. No i teraz przejdziemy teraz do animacji. Waldemar Andrzejewski i Krzysztof Kasolik to są polscy fizjoterapeuci, którzy na początku 2000 roku złożyli to wszystko do kupy, o czym będę teraz mówił, przynajmniej jedną część tego. Fajne jest, bo ja w 2010 roku urwałem sobie najszerszy grzbietu i obły większy zupełnie. Także mi łopatka wystawała gdzieś tutaj. No i poszedłem na dość skomplikowaną operację. I po tej operacji, gdzie oczywiście jak operują, to ściągają tą powięź i tu przyszywają i tak dalej, zacząłem czuć bóle po całej prawej stronie. I to, tak jak mówiłem, ta moja terapia jest zawsze tak, że jak gdzieś się zakałapućkam, to mam jakąś kontuzję, która mnie pcha dalej, bo zacząłem zauważać, że łokieć mnie boli po wewnętrznej stronie, kolano mnie boli po tej stronie tutaj od powięzi biodrowo-piszczelowej. I myślałem, o co chodzi? No i trafiłem właśnie na biotensegrację, którą już w swojej pracy zacząłem rozkminiać, myśląc sobie, jakim jestem geniuszem. Okazało się, że nie jestem geniuszem, ktoś to już dawno wymyślił i skatalogował. Dobra, jedziemy dalej. Okej. To ja na razie pozwolę się temu na moment zatrzymać. Dobra. To jest układ mięśnia zęba tego przedniego. I ten układ dotyczy, jeżeli chodzi o wspinaczy, to myślę, że to jest jeden z ważniejszych układów, o jakim dzisiaj opowiem. Symetrycznym dodam, bo jeszcze są układy niesymetryczne, które też idziemy. Jeżeli kiedykolwiek czuliście coś, co nazywamy łokciem tenisisty, czyli w nadkłykciu zewnętrznym, jak tutaj przy prostownikach boli. Jeżeli mieliście tutaj coś takiego, no to zaraz się dowiecie dlaczego. Jeżeli bolał was bark gdzieś w tej okolicy, to też się dowiecie dlaczego. Jeżeli macie napięty kark, to też się dowiecie dlaczego. Jeżeli boli was czasem prawe biodro przy krętarzu większym, czyli dosłownie tutaj, to też ta taśma to tłumaczy.
co się dzieje, jak patrzymy na tą taśmę? Mianowicie, jako że to jest strukturalnie, strukturalnie jest to jakby jeden mięsień, który jest, to jest oczywiście kompleks mięśni połączony powięzią, ale on po nim się te napięcia przenoszą. No i teraz jedźmy. Ok. Zacznijmy od mięśnia lędźwiowego. Jeżeli kiedykolwiek was boli dolny odcinek pleców, to według właśnie masażu tensegracyjnego on jest prowodyrem tego, co oczywiście nie jest do końca prawdą, potem wam wyjaśnię dlaczego, ale muszę w tym momencie tak powiedzieć. I jeżeli będziecie nad tym mięśniem pracować, to przyniesie efekty. Ta moja prezentacja jest jakby również taką, możecie tutaj poznać drogę mojego rozwoju, bo gdy zaczynamy się wspinać, no to ciężko od razu wchodzić na głęboką wodę w takie rzeczy. Zaczynamy od tego, żeby się rozciągać, żeby zaaktywować łopatki, zaaktywować miednicę i to wszystko. Jeszcze się porozciągać na koniec. Ale po jakimś czasie będziecie czuli, że macie jakieś tendencje. To was boli więcej, to was boli mniej. No i to jest właśnie odpowiedź na to. Mięsień lędźwiowy wykonuje wiele akcji. Jedną z nich jest ta. Idźmy dalej. K. Tak, idzie. Dobrze. Tak, i to jest ostatnio mój konik. Nie, co ja zrobiłem? Dobra, wracamy. Czekaj, cyk, muszę wrócić, przepraszam. Dobra. Jedziemy dalej. Dobrze, no to jest. Tam się pojawiła przepona. No i też ostatnio miałem tak, Boże, przecież to wszystko wchodzi do układu nerwowego, a jedynym sposobem, żeby ten układ nerwowy ogarnąć, to jest przepona. Znowu miałem taki moment, w którym się zachłysnąłem swoim geniuszem, po czym popatrzyłem, no jest coś takiego jak prana yoga, ma 5000 lat i oni mieli rację, wam powiem. Oni wszyscy mieli rację, bo jak potem na tym kolejnym zobaczycie później, przepona to jest, nie mogę powiedzieć, że najważniejszy mięsień, bo wszystko jest ważne, ale to jest naprawdę organ, który albo nam zajebiście służy, albo przez niego mamy same kłopoty. Jedźmy dalej. Do przepony przyczepia się właśnie główny bohater tej powięzi, czyli zębaty przedni, jest inaczej nazywany mięśniem bokserskim. Tu jest piersiowy mniejszy i krótka głowa bicepsu razem z mięśniem kruczoramiennym, który się teraz pokazuje i tu zatrzymam na moment. Tu jest guzek kruczy, który jak dotkniemy, tu się przyczepia właśnie krótki i piersiowy. I jak tu boli, no to na 100% mamy napięcia w tej taśmie. I co się wtedy dzieje? Przejdźmy troszeczkę dalej i poopowiadam wam trochę o tych łopatkach, bo chciałem, żebyśmy mieli coś takiego. Tak, teraz strukturalnie wchodzi to właśnie z dźwigaczem łopatki ja tak stoję troszeczkę, co? Moment. Dobra, to teraz zobaczmy te łopatki. To jest równoległoboczny pleców, który jest mięśniem, który dokonuje retrakcji łopatek. Jedynym scenariuszem, w którym wasze nadgarstki, palce, łokcie i barki będą bezpieczne, to jest gdy się wspinacie przy retrakcji i depresji. Tyle tylko, że to nie może być świadome i wymuszane. Niestety, to musi być działający mechanizm. Nie możecie tego robić przy ruchu, teraz muszę zaaktować. Nie, to się musi dziać naturalnie.
A to się może dziać tylko wtedy naturalnie, jak nie ma napięć po drugiej stronie. Bo teraz, jak pamiętacie, albo opowiem to za chwilkę, bo jeszcze będziemy wracać do tego. Teraz sobie zobaczcie, jak to idzie dalej. Jak w tej taśmie są napięcia, dodam tylko, że te wszystkie napięcia są przebadane już naukowo. To nie jest tak, że... Oczywiście ta moja prezentacja jest bardzo poglądowa. Nie, jeżeli ktoś ma tutaj wykształcenie medyczne, to bardzo przepraszam. Ale to jest naprawdę totalny pogląd. O. I dochodzimy tutaj do nadkłykcia zewnętrznego. I ten nadkłykieć zewnętrzny, ja pokażę może, gdzie on jest. Jest tutaj. Zepsuł mi się ten. Ten nadkłykieć zewnętrzny jest naszą zmorą. Boli łokieć, próbujemy się masować, robimy te wszystkie rzeczy. Nie ma szans, to nie działa. Już teraz wam opowiem, jak sobie z tym radzić. Dobra, czyli teraz jest ok i bum, zatrzymajmy się tutaj. Gdy napina się mięsień lędźwiowy, zrzuca nam miednicę w ten sposób. Gdy napina się zębaty, zrzuca nam w ten sposób barki. Gdy napina się piersiowy mniejszy, zrzuca nam tak barki. I jeszcze biceps nas tak dokręca. I teraz jest coś, taki najprostszy mechanizm układu nerwowego, nazywa się hamowaniem zwrotnym, po angielsku reciprocal inhibition. I ten... Mówi on o tym, że jeżeli napinamy bicka, to triceps może tylko działać jako synergista. Nie może być prowodyrem ruchu, bo inaczej no, bylibyśmy jak pajacyki, które nie wiedzą, co robią. I to jest mechanizm, który jest tylko mechanizmem i on może działać na naszą korzyść lub niekorzyść. Jeżeli, wyobraźcie sobie, jeżeli macie napiętą tą powięź i jesteście w takiej pozycji, to nie możecie dokonać retrakcji i depresji. Jest to niemożliwe. Czyli co robicie wtedy? Wspinacie się, o, tak. I no, kto może rozpoznać siebie teraz? A nie tak. No i oczywiście nie mówię, żeby tak robić cały czas, bo to jest nierealne. No jak czasem walczymy o życiówkę albo walczymy o życie, no to wiadomo, ale Alek mówi, że trzeba łopatki. Nie, to trzeba jechać z koksem. Niemniej jednak, szczególnie podczas treningu, gdy nie ma innych, ścianka jest fajna, bo ona odjęła trochę ten element mentalny, ten element strachu, przynajmniej dla niektórych, ten element niebezpieczeństwa pogody, no jest tam tego nieznanego. Na ściance to wszystko jest jak dzikie zwierzęta w zoo. Możemy tam sobie swobodnie operować. No więc trzeba dbać o to, żeby łopatki swobodnie dokonywały retrakcji i depresji. Swobodnie. Tego ruchu się trzeba nauczyć, ponieważ ten mięsień, te mięśnie z tyłu są permanentnie niedoaktywowane podczas naszego wspinania. Dobra, jedźmy dalej. No, oczywiście, żeby nie było, że to tylko u góry się dzieje, bo ta sama taśma schodzi teraz, powinna przynajmniej. No, dlaczego jedziesz jeszcze raz? Nie. Spacje. Ale nie, jeszcze chcemy tu o biodrze porozmawiać, bo ta sama taśma. No to wam jeszcze, możecie sobie poglądać, to jest taki piękny. To jest w ogóle mój imaginary friend. No, tak. Dbanie o bicka na przykład w tym momencie będzie dbaniem o tricka. Zapamiętajcie sobie, że jak gdzieś boli, to pierwsze co patrzycie, to na drugą stronę. Pierwsze co patrzycie, jak coś boli, to patrzycie, co jest po drugiej stronie. Co jest niedoaktywowane albo nadaktywne, że mnie boli tam, gdzie mnie boli. Dobra, teraz będzie już jechał po ręce. Ja się napiję za ten czas wody. O. Masz też wodę i kółeczki. O, dzięki. Dobra. Tu na kości ramieniowej jest powięź, którą to napięcie przechodzi właśnie do nadkłykcia zewnętrznego
i do prostowników nadgarstka. Czyli wszelkie te, jeżeli macie tutaj problemy, to wszelkie takie machania, zanim nie rozluźnicie struktury, no spędziłem lata machając i powiem szczerze, że to niewiele mi nigdy robiło. Nie? Dopiero jak zacząłem się tym bawić, to nagle się okazało, że jest dużo lepiej. Tak, teraz przychodzimy do mięśnia biodrowego i równobocznego lędźwi, które też są właśnie w tej... Bolą Was niekiedy tutaj plecki? No właśnie. Jak bolą Was tu plecki, to na ogół bolą łokcie. Jak bolą łokcie, to zaczynają barki boleć. A potem nawet przechodzi to do tak zwanego gruszkowatego, który też zahaczymy piętkę i nagle pupa cała boli, co? No i to tak właśnie przy tej taśmie właśnie trzeba zwrócić uwagę na gruszkowaty, na pośladkowy średni. I to tyle. Dobra, jedźmy dalej. Na co teraz? Spacja. O, jest, dobra. Dobra. Drugim układem, który chciałbym zaprezentować, tych układów w ogóle w książce Kasolika są cztery. Ja zaprezentuję dzisiaj trzy, dlatego że czwarty dużo lepiej jest prezentowany w tej kolejnej prezentacji, którą mam zamiar Wam przedstawić. Tutaj, jeżeli nie działa Wam pośladek, a gwarantuję Wam, że prawy pośladek nikomu na tej sali nie działa, to zaczynamy nadużywać uda, czyli zamiast na przykład jak wchodzimy na wysoki stopień, zamiast ciągnąć to z pośladka, kładziemy się, żeby wyjść na tym udzichu do góry. No i tak robimy, wychodzimy na tym udzichu i to napięcie zaczyna przechodzić. Oczywiście udo się napina bardzo. To napięcie zaczyna przechodzić potem tak zwaną kresą białą. Ja tutaj tylko mięsień skośny rysowałem, ale tu generalnie tu jest bardzo dużo fantastycznych mięśni, o których za chwilę będziemy mówić. Ale dla specyfikacji tego układu ważna jest kresa biała. W środku, tutaj w brzuszku, mamy taką kobiety, które rodziły, wiedzą, co to jest kresa biała, bo ona się często rozchodzi. I tą kresą białą napięcie idzie wprost do piersiowego. Z piersiowego, długą głową bicepsu tym razem, jedzie z powrotem do przedramienia, tym razem do odwracacza, czyli do supinatora naszego przedramienia. I teraz znacie pewnie ten ból prostowników, tu taka struna, możecie się teraz złapać prawą rękę tutaj. Czujecie tą strunę taką? Taka wielka struna, czujecie czy nie? Czujemy. Na prawej ręce jest większa zawsze. I to napięcie tutaj pochodzi z napięcia w udzie. Także możecie oczywiście tutaj sobie wbijać paluchy ile chcecie, a gwarantuję Wam, że rozrolowanie uda i zaaktywowanie pośladka zadziała dużo lepiej niż to. Generalnie ja na początku uprawiałem tylko masaż, ale bardzo szybko się zorientowałem, że ci sami ludzie przychodzą do mnie cały czas. Więc fizjoterapia i masaż nie działają. Jedyne, co działa, to wy. Wy musicie wziąć, przesiąść się od pasażera i zacząć prowadzić, czyli wdrażać odpowiednie wzorce ruchowe dla waszego ciała. Jeżeli tego nie zrobicie, no to wspinanie będzie frustrujące i będziecie ciągle dochodzić do jakiegoś poziomu, kontuzja, spadać, dochodzić, kontuzja, spadać. Trzeba się wziąć po prostu za... No trzeba wziąć odpowiedzialność, nie? Za swoje ciałko. Dobra, jedziemy dalej. Błagam, nie idź jeszcze raz. No dobra, tu już skończyliśmy to. Cyk. Cyk. Yes. Okej.
Tak, tu się wkradł niestety błąd. Ja go wam zaraz powiem, ale a póki co jest wszystko ok, bo nie ma mięśni. Spacja czy K? K teraz, dobra. Kurwa. Albo K, albo spacja. Spacja była, dobra. To jest, no to jest piękny układ. To jest układ najszerszego grzbietu. I ten najszerszy grzbietu powięzią krzyżową, która jest tutaj, niestety nie została zawarta, łączy się z pośladkowym dużym. Bardzo, bardzo mocna taśma. Na tej taśmie się w zasadzie podnosimy. Wszelkie ruchy, które tak robicie, ją włączacie. Znaczy, włączacie wszystko, ale proporcjonalnie niektóre taśmy przy ruchach są bardziej wiodące niż inne. Ta taśma jest odpowiedzialna za ten trefny, nielubiany, znienawidzony łokieć golfisty. Jeżeli są napięcia na tej taśmie, to cierpimy tutaj. Biegacze z kolei mają tak zwany runner's knee i to jest ta sama taśma, ponieważ pośladkowy powięzią biodrowo-piszczelową, jej tylnią częścią, dochodzi do kolana. Tutaj wkradł się błąd, ale za chwilę ja to poprawię w slajdach i wam opowiem dlaczego. Momencik, zobaczmy, gdzie to pójdzie. Pójdzie teraz do dłoni. O, i teraz jesteśmy, moment, zrobię pyk, jak tylko się odwróci. Bo wy wspinacze, kochani, jak i ja zresztą też przez wiele lat, w ogóle nie dbacie o dłonie. W ogóle. Dłonie was niosą do góry, a wy je tak po macoszemu, byle były. A tutaj mamy od paliczka i od kciuka, jak was czasem boli łokieć, wystarczy tylko to rozmasować. I ból łokcia puszcza, nie ma go. Wystarczy tylko naprawdę rozmasować dłoń. Wystarczy rozmasować dłoń, żeby nie mieć bóli palców i żeby nie mieć zerwanych troków. Nie mówię, że zawsze, ale jeżeli sobie robicie taką masywną zwężkę na pierwszych mięśniach, które w ogóle biorą udział w jakimkolwiek trzymaniu chwytu, no to tam wszystko trzeszczy, bo ta energia kinetyczna, ta energia tych powięzi nie może zacząć współpracować, bo tu jest jakiś blok cały czas, nie? Więc dbajcie o swoje dłonie. Można to robić tą ręką, wtedy ta się męczy, więc ja sobie kupiłem, zresztą każdemu polecam te masażery elektryczne i tymi masażerami niezbyt często, raz w tygodniu może sobie dłonie rozluźniać. Jedźmy dalej. Nie wspomniałem rolowania, bo to też nie jest wykład o rolowaniu, ale też bardzo, bardzo zalecam rolowanie. Tu jest błąd, ponieważ tam ten mięsień powinien być przyczepiony do nadkłykcia przyśrodkowego, ale zaraz na slajdach to wszystko wytłumaczę jeszcze raz, bo będą slajdy korekcyjne. Niestety ta animacja jest powyżej mojej wiedzy o komputerach. Okej. Jedziemy dalej. Tak jak mówię, to wszystko jest nagrywane, także możecie sobie to potem odtworzyć. O. I nadkłykieć przyśrodkowy to jest to jest jedna z części kości ramieniowej, to jest tutaj. O, to jest ta kość, tu. I w tym poprzednim slajdzie to było przyczepione tutaj, chodzi, że to było tu. Także to tylko tak gwoli ścisłości. Bum. No i czy istnieje prawidłowa postawa? I tutaj pracowałem z tym, z tą tensegracją przez lata. I myślałem, że już wszystko jest tak, jak trzeba. Że już jestem zrobiony, już mogę wszystkim pomóc. Bo generalnie w moim... Ja lubię być efektywny, czyli jak ktoś do mnie przychodzi i nie wraca, bo to nie działa, no to ja staram się szukać. Takim moim najlepszym klientem jestem ja sam, no bo jak coś nie działa na mnie, to jak ma działać na kimś innym. Więc jak złapałem ten masaż tensegrację, to na moment się wyluzowałem. No i jakieś 5 lat temu poszedłem na trampolinę, którym wszystkim odradzam. Nie idźcie na żadną trampolinę, nigdy w życiu. Poszedłem na trampolinę,
i z niej się wyczołgałem. Staw biodrowo-krzyżowy poszedł bye-bye. No i zacząłem grzebać. Najpierw próbowałem się rozciągać, próbowałem się rolować, chodziłem do... Nawet się zapisałem na studia osteopatyczne i przez rok studiowałem między innymi po to, żeby mieć najlepszych osteopatów, którzy manipulowali moim kręgosłupem. Jedyne co się stało, to że się pogorszyło. I jakieś półtorej roku temu po raz pierwszy zobaczyłem światełko w tunelu, jak odkryłem właśnie PRI, który mówi o tym, że... I to jest teraz... No to, co wam teraz powiem, to po prostu u mnie to zrobiło boom. Na zewnątrz my wyglądamy, jakbyśmy byli symetryczni. Jak przymrużycie oko, to mamy wszyscy dwie nogi, dwie ręce, dwoje uszu, dwoje oczu. Czyli tak naprawdę punkt ciężkości powinien być tutaj, nie? W środku jesteśmy asymetryczni. W środku mamy wątrobę po prawej stronie, przeponę, która jest dwa razy większa od lewej przepony. Ta przepona przyczepia się na większej ilości kręgów. Płuco prawe jest większe. I generalnie 93% ludzi jest praworęcznych, czyli tak naprawdę jeszcze ma układ nerwowy zorientowany na prawą stronę. Znacie tą pozycję? Wszyscy znamy tą pozycję, nie? Od drugiego roku życia tak stoicie. Jak tylko stanęliście na nogi, to w środku wasz własny żyroskop zrobił zrzęt. I ta pozycja jest w sumie... I jak jesteście ludźmi, to wszyscy mają tą pozycję. Gwarantuję wam, nawet jeżeli stoicie na lewej nodze, to stoicie w ten sposób. Czyli tak stoimy przy kroku, jakbyśmy robili lewą nogą do przodu, ale to już nie jest żaden krok, ponieważ od tej pozycji, co się dzieje, nagle, jak ja bym się teraz wyprostował, to zobaczcie teraz. Moja miednica jest do przodu. Tu mam miednicę, o. Miednica jest tak i tak. I teraz niestety tu się płaty nie ruszają. Tu jest staw biodrowo-krzyżowy. Staw biodrowo-krzyżowy do... Właśnie o tym mówił ten lekarz, ten ortopeda Lewin, że on się rusza. Ortopedzi mówią, że się nie rusza, że miednica jest jedną kością. Nie jest. Miednica ma spoiwo łonowe i staw biodrowo-krzyżowy, SI joint tak zwany. I tutaj zachodzą, tu się dzieje cała magia. Niestety jest nieruchoma. Tutaj się dzieje to. Relatywna ruchomość miednicy wobec siebie. Te ruchy, które ja robię, to absolutnie nie są takie ruchy. Jakbyśmy mieli takie ruchy, to byśmy nie chodzili. Ja tylko na potrzeby tej prezentacji wam pokazuję, tam są ruchy minimalne. Ale te minimalne ruchy, one inicjują wszystko albo blokują wszystko. I teraz od takiego stania prawy płat miednicy schodzi, bo jesteśmy tak, czyli tak, zacznę od lewego, przepraszam. Lewy płat miednicy schodzi do przodu i w bok. Co to znaczy dla naszej kości udowej? To znaczy, że ona jest w rotacji zewnętrznej i w abdukcji, czyli w... odwiedzeniu, dziękuję. I w odwiedzeniu. Co się dzieje po prawej stronie? Po prawej stronie mamy, noga jest przywodzona i w pełnej rotacji wewnętrznej. Co to tworzy? Tworzy to tak, permanentnie napięty przywodziciel wielki po prawej stronie, permanentnie wyłączony pośladkowy duży, permanentnie włączony napinacz powięzi biodrowo-piszczelowej po tej stronie, permanentnie włączony vastus medialis, czyli jeden z czworogłowego, permanentnie wyłączony przywodziciel po lewej stronie i ciało szukające stabilizacji gdzieś.
No i niestety bardzo wiele kontuzji wychodzi właśnie, a szczególnie stawu biodrowo-krzyżowego. Macie czasem tutaj? Ktoś ma w tych okolicach? No to są początki. Bo co się dzieje? Jeżeli sobie wyobrazicie, że ten płat miednicy robi tak i tak, no to tutaj na ten staw są siły, które nie pozwalają mu działać w jego optymalnej pozycji. Tutaj dzieje się dokładnie odwrotnie, czyli w dół i w bok. I to jest pozycja wyjściowa, bo od tego się zaczynają patologie. I te patologie to są na przykład ludzie, którzy nie potrafią sobie zrobić takiego squatu. Patologie to są ludzie, którzy nie potrafią zawiązać sobie sznurek, chociaż są bardzo wysportowani, się wspinają, ale mają już pod spodem się dzieje coś, co finalnie doprowadzi do tego, no, że będą musieli się sobą zająć. Dobra, jedziemy dalej. Po prawej, większy kucło prawej, no, ale po lewej stronie mamy też serce. Nie mamy serca po lewej stronie, on jest na środku, prawie że. Nie, no serce leży w takiej rotacji. Tak, ale to jest, nie ma, wiesz co, to jest tak, właśnie... Trochę liczbami krwi, czy to się nie równoważy? Nie, są, mówiłem, żeby tą kartkę przypiąć. Mam, wiesz co, miałem, ja mogę ci to wysłać, jak chcesz, jest... Są od lat 90. jest po prostu taki stos artykułów opowiadających o właśnie ciężarze naszego ciała i o tej asymetrii. Nie jesteśmy w środku, jesteśmy totalnie. Chodzi o ciężar. Ciężar mamy gdzieś tu. I dlatego tak stoimy, proszę? Tak. Jak, słuchaj, jak chcesz, zostaw swoje namiary, ci prześlę coś, co będziesz mogła sobie postudiować i zobaczysz, że tak jest. Dobra. Ja jeszcze troszkę, zanim porozmawiamy o tym, to porozmawiam o właśnie tych przywodzicielach. Normalnie jak chodzimy, to jak dajemy krok prawą stopą, powinna nam się miednica zrotować na kość udową. W stopie powinna nastąpić od supinacji przez neutralność do pronacji i wypchnięcia, ponieważ tak naprawdę jak my chodzimy, nie chodzimy prosto, tylko chodzimy tak. Chodzimy jest supinacja, midfoot, pyk. I tu się wypychamy pośladkowym dużym. I innymi mięśniami, ale na poczet tego wykładu powiedzmy, że to jest pośladkowy duży. Jak lądujemy na lewej nodze, to powinniśmy być w stanie zrzucić teraz miednicę na lewą nogę. Gwarantuję wam, jak mało ludzi to robi. Niektórzy ludzie nawet na nartach nie potrafią skręcać w odpowiednią stronę, bo zresztą no, mam tutaj przykład. No, jak, jeżeli, i teraz tak, skoro nie mamy tego przywodziciela, który tak naprawdę rotuje nogę do wewnątrz, mamy tutaj mięśnie zblokowane, które nie pozwalają tej nodze iść, co się dzieje? Po tym ruchu robimy coś takiego. I to wpływa dzień w dzień, godzinę za godziną na to, jak nasze ciało działa. Ja wam tylko chcę dodać, że kompensacje, które my wprowadzamy w życie, są genialne. To w ogóle nie jest coś złego. Ta pozycja to jest pozycja, która tworzy nas ludźmi. Ona nie jest zła. Te pozycje, które z tego wychodzą, są patologami. Ta nie jest. I czasem ludzie żyją całe życie, w ogóle nie zastanawiając się, że coś takiego istnieje. Ale jak wchodzimy w sporty, to sport jest jak szkło powiększające. Pokazuje nam dokładnie, gdzie co nie działa. Nie? Mówiłem wcześniej o oddychaniu. Dlaczego to oddychanie jest takie istotne? Dno miednicy
nazywa się inaczej, a przynajmniej co najmniej dwa, niektórzy mówią trzy mięśnie dna miednicy, te dwa, czasem nawet ten, to jest zasłaniacz większy, to jest annihilator, podnośnik odbytu chyba i u góry jest coccygis. Przepraszam, że tak po angielsku mówię, się wszystkiego tego uczyłem po angielsku w przeszłości. Dno miednicy nazywa się przeponą miednicy. I dlaczego to jest tak istotne? Bo jak tutaj coś nie działa, to nie działa nam też przepona. Dotknijcie się teraz po klatce piersiowej. Czy wszyscy czujemy, że lewe żebra wystają trochę bardziej od prawych? Czujemy to? Czujemy to, nie? Tak, czujemy to. Tak, oczywiście, jeżeli napniemy mięsień poprzeczny, jeżeli napniemy mięsień skośny i działa on u nas, bo to nie jest do końca powiedziane, że on będzie działał, to tak nie jest. Jeżeli jesteśmy rozluźnieni, to gwarantuję Wam, że lewa strona jest wyżej, bo przy tej pozycji, co się jeszcze dzieje? Najpierw opowiedziałem o tej sferze, teraz co się dzieje u góry. Skośny się skraca, czworoboczny lędźwi się skraca, mięsień skośny po tej stronie traci tonus, który pozwala mu stworzyć coś, co się nazywa zone of opposition, czyli współpracę z lewą przeponą, która i tak jest mniejsza i ona wymaga mniejszej obsługi przez ten mięsień, niemniej jednak nie ma jej zupełnie i jesteśmy w stanie permanentnego wdechu po lewej stronie i permanentnego niedodechu po lewej, ponieważ tu jest wszystko ściągnięte. Co się dzieje dalej? Z tej pozycji koś ramieniowa tu się rotuje do wewnątrz, tu się rotuje na zewnątrz. No i teraz pogadajmy w ogóle o klatce piersiowej. W klatce piersiowej żebra, ponieważ tu są ściśnięte, z tyłu się rozszerzają. Łopatka traci naturalny, wygodne miejsce, po którym się mogła pięknie ślizgać. I teraz patrzcie, jak wszyscy mamy prawą łopatkę. Jeżeli mamy ten układ, który jest układem normalnym. Od tego układu wchodzą jeszcze patologie, o których dzisiaj nie będziemy mówić. Ja zrobię specjalny wykład o tym, o czym teraz mówię, taki długi, ale to w przyszłości. Mamy zawsze tą łopatkę. Rozpoznajecie to? Ta łopatka troszkę z przodu zawsze. No, jak już to raz zobaczycie, to będziecie to widzieć wszędzie. Tak jak ja teraz nie mogę nigdzie patrzeć. Bo... Proszę? Dokładnie, dokładnie. I tu jesteśmy napompowani powietrzem, tu niedopompowani powietrzem. To samo się dzieje w dnie miednicy, ponieważ ta powięź oddziaływuje. Tak jak mówiłem wcześniej, tensegracja, dokładnie to samo dzieje się. Jak widzicie ludzi, którzy chodzą tak i nie są grubi, ale mają czasem tu im wychodzi. To im puściło właśnie dno miednicy, wywalone żebra do góry i przez życie chodzą w zasadzie plecami w ten sposób. A to wszystko właśnie bierze się z tego patternu, który nie został zauważony i odpowiednio zadbany. No to w sumie... no właśnie, opowiem Wam jeszcze o zasłaniaczu większym, bo to też jest fajne. Tutaj ten mięsień, to jest zasłaniacz większy. I jeżeli niestety ta miednica się nie kręci, ale jeżeli sobie wyobrazicie, że jest tak, ta jest dotąd, a ta jest tu, to znaczy, że napięcia tutaj się zmieniają. Jak te napięcia tutaj się zmieniają, to znaczy, że miednica traci znowu stabilizację. Ta część staje się luźna, napięta, a ta część staje się luźna. No to reflektuje na całe ciało. Dlatego tak ważne, dlatego osteopaci teraz i wiseralni i fizjoterapeuci zajmujący się kobietami takie duże
taki duży nacisk kładą na dno miednicy u kobiet. Ale faceci też mają dno miednicy i też powinni sobie zdawać z tego sprawę, że to nie, że to też wpływa na to, jak się wspinacie i na waszą cyfrę. Dobra, lećmy dalej. O, dobra. Ja przez lata myślałem, że powodem kłopotów z moim stawem biodrowo-krzyżowym po prawej stronie jest ten gentleman, czyli psoas, czyli mięsień lędźwiowy. Nie wiem, czy ktoś tyle się ponadciągał tego mięśnia, co ja, bo już po prostu szpagaty na wszystkie strony, a on dalej napięty, dalej nie puszcza. Dlaczego on nie puszcza? Już wam mówię dlaczego. Jak znowu, u każdego z was mięsień lewy, lędźwiowy, będzie bardziej napięty od prawego. Zrzucamy się tak. I teraz ta pozycja wymusza na mięśniu pozycję, czy to napięcie, czy skrócenie. Mięsień lędźwiowy, tak, jedną z jego roli jest podnoszenie nogi do góry, ale zwróćcie uwagę, on się tu przyczepia do krętarza mniejszego kości udowej, a tam do kolców na kręgosłupie. Jak kręgosłup, jak się miednica zrzuca w tą stronę, to kolumna kręgosłupa skręca się w prawo, czyli tu odchodzi. To wprowadza napięcie w ten mięsień i kość udowa odchyla się w tą stronę i mięsień jest wydłużony i napięty. Z drugim jest dokładnie odwrotnie. Czyli za każdym razem, jak próbujesz go naciągać z tym krzywym kręgosłupem, bo ten pattern jest, nic się nie dzieje, no bo on jest w takiej samej pozycji, w jakiej zawsze był. I teraz pokażę wam tu na zajęciach, być może pod koniec, jak ten mięsień rozciągać, używając jego brata. Bo często mięsień lędźwiowy w anatomii jest nazywany mięsień lędźwiowo-biodrowym albo iliopsoas. Nic bardziej mylnego, to też teraz ta nowa anatomia zaczyna to rozumieć. Te mięśnie mają tylko jedną akcję wspólną, a dwie przeciwne. A co mówiłem wcześniej o hamowaniu zwrotnym, że można rozwiązywać problemy mięśnia napiętego przez napięcie drugiego, bo wtedy się musi rozluźnić. Jakbym miał napięty biceps, wystarczy zrobić ćwiczenia na triceps, biceps się musi rozluźnić z tej zasady hamowania zwrotnego. I tak właśnie możemy sobie ponapinać ten mięsień i on fantastycznie rozluźnia ten mięsień. Czyli nie musimy się rozciągać, żeby pozbyć się tego uczucia tego o. To nie działa. Po prostu nie działa. Ja na tym zjadłem, no ja założyłem mobility, taką klasę, tylko po to, żeby ludzi porozciągać. Dwa lata rozciągania i nie widzę generalnie dużych popraw. Natomiast z ćwiczonkiem, które wam tu pokażę, zobaczycie, jak to fajnie działa. Dobra, idźmy dalej. Jaki mamy czas? Ile idzie? 15. A, super. Dobra. Dobrze. Zaadresowanie tej asymetrii w ciele może rozwiązać wszystkie te problemy i to gwarantuję. Można już tych problemów nie mieć. Ponieważ nasze ciało, jak jest w homeostazie, to chce dobrze działać. My też, jak ja teraz podnoszę tą miednicę, to ja nie oczekuję tutaj nic innego niż tej miednicy. Jak wy jedziecie w skałę i łapiecie się jakieś dziurki, to przecież znacie swoje ciało, znacie swoje możliwości. Nie chcecie sobie wsadzić palców do dziurki, na której chcecie urwać paluchy. Ale jeżeli ciągniecie ze sobą te wszystkie napięcia i macie na tyle słabą świadomość ciała, że nie zdajecie sobie sprawy, że ciągniecie ze sobą te wszystkie napięcia, no to ciało wam daje tylko tyle, ile ma. A nie ma 100%, tylko ma na przykład 70% albo 60%. Tak, to możemy sobie potem, jak zostanie trochę czasu, to możemy chwilę pogadać, to wam poopowiadam o tym, a teraz pójdźmy dalej.
Dobra. Tak, to jest coś, co ja się no, wspinałem się, bo tak rok temu przestałem. Wspinałem się 34 lata i przeszedłem bardzo dużo etapów. Bardzo dużo etapów tego wspinania. Teraz myślę, jakbym się z tym, jakbym się wspinał z tą świadomością ciała, no to bym zaczął od tego, żeby się skoncentrować na prawidłowych wzorcach ruchowych, ponieważ wiem z perspektywy 34 lat, że fajnie jest się po prostu wspinać, a nie robić cyfrę. Że fajnie jest robić cyfrę pod warunkiem, że za tydzień będę mógł pojechać gdzieś i znowu się wspinać, a nie, że zrobię cyfrę i to będzie wszystko, co ja już zrobię a propos wspinania w życiu, bo się dojadę. I tu wkraczają mentalne aspekty treningu, a szczególnie te egotyczne, które nie są oczywiście tylko tymi napędzającymi, bo niektórzy walczą jakby z drugą częścią tego, czyli na przykład się boją, wstydzą, mają jakieś fobie i tak dalej, ale od strony treningu muszę przyznać, że większość ludzi, z którymi ja pracuję, nie wszyscy, ale większość z tych ludzi wpadają trochę w obsesję, uzależnienie, przetrenowanie, no ignorują sygnały cielesne ciągle. Boli ich, ale nie mogę opuścić treningu, bo będę słaby. No nie będziesz, jak opuścisz trening, to właśnie może będziesz silniejszy. Tak, tu Ewa miała wykład, to pewnie dowiedzieliście się, jak jeść. Ja nie będę mówił o tym, jak jeść. Ja się dowiedziałem, i ja miałem, i moje ciało walczyło też z wieloma alergiami, nietolerancjami i sposobem na nie było niejedzenie. Wbiłem się w głodówki na początku sam, bez żadnych informacji, a potem nagle w 2016 roku dowiedziałem się, że istnieje coś takiego jak autofagia i gość ten, nie będę go czytał nawet, dostał za to Nagrodę Nobla. Udowodnił, że to, co większość systemów filozoficznych mówi od tysięcy lat, czyli żeby raz w roku nie jeść przez 30 dni albo 40, nikogo tutaj nie zachęcam do na własne, no to znaczy zróbcie sobie najpierw research po prostu, ale w jakąkolwiek kulturę nie pójdziecie, ludzie wiedzący tam wiedzieli, że trzeba, że jedzenie jest, nie możemy nie jeść oczywiście, bo jedzenie to życie, ale od czasu do czasu trzeba sobie zrobić przerwę i to zrobić sobie przerwę 10, 20 lub 30 dniową. Spokojnie oczywiście zacząć od 5 dni, to nie jest, tak jak mówię, to jest moja własna opinia tutaj ten wykład, także żebyście tego nie traktowali jako aksjomatu, ale wrócę do autofagii. Autofagia to ciało zjada swoje własne dysfunkcyjne komórki. Teraz nawet robi się badania nad, no niektórzy twierdzą, że słabe ściany, mitochondrii, które są budowane na lipidach, które nie są stabilne, zaczynają mutować i że stąd pochodzi rak. Nie mam pojęcia, to jest tylko to, co przeczytałem, ale autofagia właśnie na mikroskopie takim, nie wiem jak to się nazywa, w nanofotonowym, czyli taki, co robi naprawdę bardzo, bardzo malutkie rzeczy, potrafi zobaczyć. Zobaczyli, jak nasze ciało zjada te mitochondrie. Te właśnie dysfunkcyjne mitochondria. Także zalecam się tym zainteresować. Jeżeli chodzi o oddychanie, to jak najbardziej cała strona organów jest istotna jak najbardziej. Ale jeżeli ktoś chciałby zgłębić ten temat, to polecam bardzo doktora Butejko. Żył w Kijowie, zdaje się, do 2003 roku. Wyleczył tysiące ludzi regulowaniem długości oddechu z astmy na przykład. Żadnych leków, zero. Wyleczył tych ludzi po prostu mówiąc ich, jak mają oddychać, ponieważ tak jak z jedzeniem przesadzamy, tak zdrowy człowiek powinien wdychać około między 5 a 6 litrów powietrza na godzinę, my wdychamy między 12 a 14. I to brak adaptacji do dwutlenku węgla w naszym ciele powoduje, że mamy kłopoty. Adaptacja jest bardzo istotna. Tak jak adaptacja do niejedzenia jest istotna, tak adaptacja do nieoddychania. W jodze znowu zalecają nie oddychać 6 minut dziennie. Także to taki paradoks. To, co nam daje życie,
jeżeli na moment sobie to odbierzemy, paradoksalnie nam to życie ułatwia i przedłuża. To samo jest w sumie z piciem, ale już o tym nie będę opowiadał. Co tu dalej? Dalej to jest chyba tylko mój kontakt, także jakbyście czy tam do ludzi, którzy to będą oglądać, prowadzę warsztaty, pracuję nad kursami mojej terapii, kursami też online, takimi, żeby sobie pomagać samemu w kontuzjach, bo tak naprawdę ja mam bardzo mało u siebie w praktyce, bardzo mało wspinaczy doświadczonych. A dlaczego? No bo doświadczeni wspinacze już wiedzą, jak się nie kontuzjować. Już wiedzą, co robić, bo odkryli gdzieś tam po drodze, że rozciąganie, zdrowe jedzenie, nieprzetrenowywanie, masaże i tak dalej jest istotne, tak? Dokładnie wiedzą, ile mają trenować, jak mają trenować, kiedy ciało mówi dość, kiedy ciało mówi jeszcze. Więc to te pierwsze lata w sumie wspinania są najtrudniejsze, bo to wtedy zabieramy ten samochód na ten tor wyścigowy po raz pierwszy. I wychodzi to wszystko, co potem może się przerodzić właśnie w kontuzję. Dobra, jak macie jakieś pytania, to ja z chęcią teraz odpowiem. Dziękuję bardzo, to by był koniec prezentacji, a to tak zostawię. O. Ktoś jakieś pytania? Ja mam takie ogólne pytanie o dokładanie do takiego treningu spinaczkowego, jakiegoś treningu siłowego na takie ćwiczenia wielostałowe typu przysiady, martwy ciąg. Wiesz co, tak, jak najbardziej, ale ja polecam najpierw zresetowanie swojej pozycji. A, jeszcze tam był taki punkt, gdzie leży to w takim razie, jeżeli mamy asymetrię w środku, symetrię na zewnątrz, to gdzie leży punkt balansu? I punkt balansu leży tam, gdzie leży w każdym aspekcie wszechświata, w ruchu. Nie ma pozycji, w której my jesteśmy w balansie. Pozycja w balansie jest w tranzycji. To jest nasz balans. To jest tranzycja. To jest tam możemy tylko znaleźć punkt, w którym wszystko jest tak jak... no jest w balansie po prostu. To już nie będzie to samo. Także jest taka pozycja, którą zaraz możemy tutaj zaprezentować. Nazywa się 90-90. I to jest pozycja, która w fantastyczny sposób resetuje miednicę na tyle, żeby móc swobodnie i bez nadmiernych kompensacji wykonywać ćwiczenia. No bo teraz, co się dzieje, jeżeli miednica jest przekrzywiona? Tracimy rotację wewnętrzną i zewnętrzną w takich zakresach, w jakich ona ma być. Rotacja wewnętrzna kości udowej, czyli tak, powinna być w okolicach 40 stopni. Rotacja zewnętrzna kości, bo to, że ja nogą macham w tą stronę, to jest na odwrót, nie? Że tu się rotuje do wewnątrz, tu do zewnątrz. Rotacja zewnętrzna powinna być między 40 i 60. Jeżeli tej rotacji nie mamy, to na 100% miednica jest w pozycji, która nie jest idealna. To nie znaczy, że nie mamy uprawiać sportów i tak dalej, bo to... Ja tak naprawdę opowiadam, jak się doprowadzić, jak się wyleczyć z tych nieustających małych bóli, które przeszkadzają nam się cieszyć w pełni wspinaniem. Ale możemy się ciągle wspinać, nawet jak jesteśmy krzywi, no bo to nie o to chodzi, żeby sobie odbierać to, co nam sprawia przyjemność. Chodzi tylko o to, żeby być świadomym tego, że można z tym coś zrobić. I ta pozycja 90-90 to jest najprostsza pozycja pod słońcem. Najprostsza. Wystarczy się położyć... Chodź, skarbie. No chodź, dawaj. Ściągniesz te butki? Dobra. Nie widzimy, nie? Na kamerę. A, już skończone? Czy nie? Nie widzimy tam. Okej. Dobra. No podejdź pod ścianę. Ja ci dam ten. Tak, jak... W tej pozycji... Miednica jest totalnie neutralna. I teraz, czekaj chwilkę. I teraz, ściskając tą kostkę, wciskając stopy w ścianę, następnie kładąc nacisk bardziej napięty,
delikatnie rotujemy miednicę do tyłu, nie napinając przy tym mięśnia prostego brzucha przede wszystkim. W ten sposób, i teraz zaczynamy oddychać, proponuję taki oddech zawsze 4, 7, 8. 4 sekundy wdychamy powietrze nosem, 7 sekund trzymamy powietrze w płucach i 8 sekund wypuszczamy powietrze przez usta. To pomaga nam włączyć przywspółczulny układ nerwowy, czyli ten, który nas rozluźnia. I wtedy nagle tutaj w całe te mięśnie zaczynają puszczać. No i tutaj też fajnie puszczają. No. Tak, i teraz ja bym w ogóle każdy trening zaczynał od czegoś takiego. Każdziuśki. Ja zrobię o tym osobny, właśnie ten kurs online będzie między innymi o tym. Dobra, dziękuję Ci ślicznie. Tak? Bo ja się spotkałem z takim ćwiczeniem, to na przepony, że do tego się dokłada jeszcze balon. Stary, to jest wyjściowa pozycja. Z tej pozycji się zaczyna mnóstwo rzeczy. Mnóstwo rzeczy, tak. No. Tak, dokładnie to. To jest PRI właśnie, dmuchanie balonu, bo to jest... No, jakie trudne było, nie? Dokładnie, bo właśnie jak sobie zdamy sprawę, że nasze ciało zawsze będzie... Priorytetem naszego życia jest oddychanie. To jest priorytet. Jeżeli coś w oddychaniu jest nie tak, to finalnie całe nasze ciało będzie to czuło. Całe nasze ciało. Tak? A, tak. Generalnie tak, to obiecał tam też pokazać ćwiczenie, które rozluźni tam mięsień. Mięsień, tak. Dobra, jest jakieś krzesło tutaj? Kto w ogóle by chciał, kto w ogóle czuje, żebym miał, znaczy każdy z Was ma spięty ten mięsień, ale kto by chciał tutaj przyjść i sobie spróbować, no to chodź. Lędźwiowy. Jakbym nie rozluźnił, to kłam. Dobra. Krzesło mam wyobrazić? Nie, zaraz przyjdzie chyba, nie? Krzesło. Chodź tutaj może, dobra. Dobra, ja przyniosę tą leżankę, bo najpierw musimy Ci sprawdzić ten mięsień. Pa. O, dzięki bardzo. Połóż się proszę na... tak, tutaj główką, na plecach. Dobra, zegnij sobie tą nóżkę, puść zupełnie, no u Ciebie nie jest źle, puść, oddychaj, no troszkę, zobaczymy jaki jest silny, puść, przytrzymaj tu nogę, mocno, w tamtą stronę ciągnąc, mocno trzymaj, ty nie masz z nim problemu, nie masz, jest ok. Nie, to musiałby być ktoś, kto cierpi z tej... Bolą Cię plecy? Z tyłu? Nie, tylko bardziej tak. No właśnie. Ktoś jeszcze? Nie ja. O, chodź Marta. Dawaj. Kiedy kręciłaś? Masz. No i pokaż. O, no to jest to co innego. Widać, że się wspinała. Jak tam? Boli troszkę? Boli, dobra. Przytrzymaj. No, przytrzymaj. No i tu nic nie ma teraz. Widzisz? O, patrz. No. Ale to pokażę Wam fajny trik z tego PDTR. Jak teraz włączę, zrobię w konia i układ nerwowy. Przytrzymaj się tutaj, tu w tym miejscu. Tu mocno, przytrzymaj się. No i przytrzymaj teraz nogę. Puść. No. Złap. Trzymaj mocno. Dobra.
Zejdź, staram ci go się rozluźnić bez tego. To jest... Ile było płacone? Słuchaj, ja tu mam niby ktoś tutaj z publiki. Chodź tu, żebyśmy jeszcze... Dokładnie. Nie, ja już takie wpadki miałem, jak ktoś z chronicznym bólem łokcia przychodził, robię cuda, nic. Proszę usiąść. Dobra, to teraz ja ci za wysokie krzesło. Idź na może być za wysokie. Może. A może coś pod nogi damy? Nie może być. Idź jeszcze troszeczkę, dobra, ułożymy cię jeszcze, o tak, dobra. Teraz tak, zrobisz tak. Wbijesz tą nogę, ale pochyl się troszeczkę, bo masz być 90-90, a nie jesteś, ponieważ jesteś troszkę za wysoko na tym. Wciśnij tą nogę z całej siły w podłogę i teraz zacznij ją, ale tak, żebyś nie straciła napięcia, nie? Dobrze? Teraz zrób taki shift. Tak. To, o tak. Tak, mocno, tak byś kolanem chciała w krocze wjechać, tu, żeby się napięło. Jest? Jest. Teraz daj sobie tą łapkę i skręć się w tułowiu. Daj sobie tą łapkę. Podnieś tą stopę. Wygnij ją w tą stronę mocno. I zacznij naciskać z całej siły tą rączką w to kolano, a kolanem w tą rączkę. Ciśnij. Obróć się tutaj, żeby tu się wszystko... Tak, pięknie się napina. 5 takich dobrych, fajnych oddechów. Tu puściłaś. Dociągnij. Tak, o, tak. Tak, tak, te ćwiczenia nie są łatwe, one wymagają dużej świadomości ciała terapeuty najpierw, a potem waszej, ale dawaj. Okej, okay? Chodź na stół. Połóż się. No dawaj. Mamma mia. Nie ma go. Dawaj, przytrzymaj. Dobra. Tada. To oferuje właśnie powięź i znajomość ciała, że nie trzeba się czasem katować 3 razy w tygodniu, po godzinie, jakimiś ćwiczeniami, które działają na całe ciało i coś włączają, wyłączają, potem znowu można naprawdę chirurgicznie dochodzić do mięśni, tylko trzeba po prostu troszkę więcej poświęcić temu, żeby się sobą zainteresować, nie? Dobra, myślę, że to wszystko... Ja mam jeszcze pytanie, tak? Jak stać? Na lewej nodze. Ale to jeszcze raz to pokażę. Jest tak, że to nie może być stanie na lewej nodze tak, bo tutaj ciągle jest cały to jest ten pattern po angielsku nazywa się left AIC pattern, czyli lewa część jest tu z przodu, anterior interior, czyli z przodu wewnętrznie jest cały spięty. Jak ty przechodzisz na lewą nogę, ale w taki sposób, to jesteś ciągle w tym paternie. To jest stanie na lewej nodze. To. Nie? Czyli ja teraz zrzucam miednicę. O, okej. Okay. Inaczej to mogę wytłumaczyć. Jak stoisz na prawej nodze, to jak popatrzysz sobie na swoją miednicę, to na pewno lewa miednica będzie delikatnie przed prawą. Natomiast u większości ludzi, nawet jak stoją na... O, u mnie zresztą też ciągle. To ciągle jest lewa miednica dalej niż prawa, czyli w takim samym paternie, jak tu była. Dopiero jak zrobisz tak, to jest stanie na lewej nodze. Ale można stać na lewej nodze tylko wtedy, jak się zacznie włączać. Ja tutaj, to by był zbyt skomplikowany wykład, gdybym ja zaczął o tym wszystkim opowiadać. Tak, żeby, tak, no po prostu na to, co teraz opowiadałem, potrzebny byłby osobny, a najlepiej warsztaty, żeby móc to sobie samemu na swoim ciele doświadczyć. Bo to, że ja powiem, że tak się stoi, to jeszcze nic nie znaczy, bo trzeba wykonać odpowiednią ilość ćwiczeń inhibitujących tą napiętą powięź, czyli wyłączających tą napiętą powięź, żeby być w stanie w ogóle zjechać w ten sposób na swoją kość udową. Jeszcze coś? Jak aktywować
Który? wiesz co, dobra. Lewy czy prawy, ale dobra, ktoś ma może duży ból przedramiona, tak tutaj, tak? Dawaj, chodź. Pokaż. Puść, 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 wszystko puść. O, pięknie, jest dobrze. Tu mniej, o, no ty masz akurat, tu fajnie, nie? Nie ma specjalnego, a tu jest duży ból, nie? Dobra, to chodź, spróbujemy ci włączyć ten poślad. Dobra, stań sobie tu na prawej nodze, do przodem do tej, na prawej nodze, dobra. Teraz tak, może ja ci pokażę najpierw ten ruch, dobra? Tak będzie prościej, potrzebuję tego. Może ja do kamery to zrobię, jak już ma być. No, spokojnie. Stajemy w ten sposób, na prawej nodze i teraz... Żeby włączyć przywodziciela lewego, musimy podciągnąć do góry nogę, tak jakbyśmy kalosza wyciągali z błota. Wyciągamy do góry i lekko w prawo. I teraz tu mam napięte wszystkie mięśnie przywodzące nogę. Czyli teraz co dalej? Z tego miejsca zaczynasz robić przysiady na tej nodze, ale z tym biodrem cały czas tu u góry. Chodź, ja pozwolę sobie złapać cię blisko tam, żebym wiedział, że to napinasz. Śmiało. Śmiało, tak? Dobra, pochyl się troszkę. Teraz tak, najpierw nogę do góry, no dawaj. Nie, tu jest wiotko jeszcze. Dokręć troszkę nóżkę w tą stronę. Wiotko, ja chcę więcej. Ale zobacz, jak ty to robisz tak. Tak, ty to robisz tak, o. Nie? Masz zrobić to tak, tu, cyk. Tak jakbyś chciał sobie wsadzić stopę w pupę. Dawaj, jedziesz. O, no, o, i teraz dokręć troszkę. Tak, i teraz dawaj te przysiadziki. Ale już puściłeś, widzisz? No dawaj, już puściłeś. Trzymaj u góry i nie puszczaj. Trzymaj, dawaj, i jedziesz piętą do ziemi. Jedziesz. Trzymaj tą biodro u góry. Trzymaj je u góry, jak robisz przysiad. Trzymaj biodro u góry, jak robisz przysiad. Tylko kolanem ruszaj. I pompuj, ale tu się tak nie opieraj. I pompuj, pompuj. Pompuj ten przysiad, pompuj. Pompuj jeszcze. Czujesz już pośladek, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Dawaj, to pompuj, pompuj. Podnieś się troszeczkę. Teraz dawaj, no. Teraz? Zaczynasz? Dawaj, dawaj, pompuj, pompuj. Jedziesz, pięknie ci się włącza mięsień, zajebiście. Dawaj, dawaj, ciśnij, ciśnij. Jak jest? Już jest piecze, czy nie? Zaczyna? Zaczyna? Dawaj. To teraz zwolnij, ale tak naprawdę fajnie. O tak, dawaj, jedziesz. Jedziesz. Jedziesz, napnij tu, puściłeś już. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, pokaż, zobaczymy, co się tam stało. No i nie ma. No, nie. Jest mniej? No. Także przedramię to nie przedramię, noga to nie noga, nie wiadomo, o co chodzi. Ja jeszcze szybkie pytanie, no. Bo zatrzymaliśmy się na tym, no. Czy rozciągamy się po treningu. Tak, oczywiście. Tylko trzeba wiedzieć, co, jak i jakim rozciąganiem. Dlatego ja przez nie wiem, ile lat początku swojego masażu, mówiłem do ludzi, ja się rozciągam od dziecka, bo ćwiczyłem sztuki walki. Więc dla mnie to było naturalne. Wiedziałem, ja myślałem, że wszyscy wiedzą. I mówiłem, słuchaj, to porozciągaj się trochę, rozciągasz się, tak, nic się nie zmienia. Rozciągasz się, tak. Po 5 latach chyba wpadłem na pomysł, żeby się spytać, to pokaż mi. Uwierzcie mi, że rozciąganie to jest taka sama sztuka jak wszystko inne. No, a ludzie generalnie nie umieją się rozciągać, nie mają zielonego pojęcia o rozciąganiu. Trzeba pójść na klasy. Rozciąganie to nie joga. Joga to jest zupełnie inny system, który jest zajebisty, bardzo polecam, ale to nie jest rozciąganie. Rozciąganie to jest rozciąganie ma bardzo dużo technik, to jest PNF, to jest hamowanie zwrotne, to są jakieś to są rodzaje rozciągania z ciężarami, bez, w relaksacji, w aktywacji. Rozciągań jest naprawdę bardzo dużo i trzeba się rozciągać po treningu, bo tak jak mówię, wchodzimy, zrzucamy z siebie wszystkie napięcia, jakie mieliśmy w ciągu dnia mentalno-fizyczne, jak damy radę oczywiście, czy tam staramy się, jakie mieliśmy przed treningiem, zrzucamy je. Idziemy w trening z punktu zero. Kończymy się wspinać, no wspinanie
nie jest sportem, który oferuje to samo, ten sam wysiłek wszystkim partiom mięśniowym, no nie? Jest, można powiedzieć, asymetrycznym sportem. Coś tam napina, coś rozluźnia i tak dalej. Proporcjonalnie, bo oczywiście wspinając się używamy całego ciała, ale proporcjonalnie używamy niektórych mięśni dużo bardziej niż innych. No i trzeba te mięśnie zdeaktywować, a te, które były nieużywane, zaaktywować, żeby znowu wyjść z tej pozycji, wyjść w normalną pozycję, nie? No przecież większość wspinaczy lat 80. i 90. tak chodziła, no bo tego nie robili, tak, bo tego nie robili, więc... Przed treningiem rozgrzewka, po treningu rozciąganie, tak? No tu bym też włożył parę groszy. Jeżeli wchodzisz z mięśniem, który jest w stanie nadaktywności, czyli jest aktywny i to od paru dni, tygodni, miesięcy, nie wiem. To, bo dlaczego mówi się, że nie należy się przed treningiem rozciągać? Bo stracę performance. Bo jak się porozciągam przed treningiem, to nie będę już w stanie tego mięśnia na tyle zaaktywować, na ile on powinien być zaaktywowany. No dobra, fair enough, bo tak jest. Rzeczywiście statyczne rozciąganie było, nie pamiętam z którego roku to badanie było, jakoś niedawno, ale o 10%, o 10% siły mięśnia i wytrzymałości ci zabiera. Chyba przez godzinę, potem trochę mniej. Ja się z tym zgadzam, ale jeżeli przechodzimy z mięśniem, który jest nadaktywny, to czasem ta nadaktywność już na starcie zabiera nam 40%. No to nie lepiej to nadaktywność. Tak jak tutaj było z Martą, nie umiała utrzymać nogi swojej własnej, jak ja delikatnie pchałem. Przecież to jest podnoszenie nogi do góry, to jest podhaczanie palców, to jest przecież wspinaczkowy mięsień, tak? To jest dociskanie do malutkich stopieńków tego buta. No jak ten mięsień jest nieaktywny, a my go w jakiś sposób nie zdeaktywujemy, bo rozciąganie to jest tylko jedna z form deaktywacji, to nie jest jedyna. To ćwiczenie, które tutaj zrobiłem z nią, było kolejnym, tak? Tu nie było rozciąganie, była aktywacja mięśnia, którego akcja jest opozycją do akcji tego mięśnia, czyli zhamowania zwrotnego go rozluźnia. Dzięki. Ja mam jeszcze takie pytanie, bo ja się też spotkałem z taką teorią, że przy tym rozciąganiem należy mocno uważać po treningu siły maksymalnej, a przy każdych innych jest spoko. A co masz na myśli, mówiąc trening siły maksymalnej? Trening siły maksymalnej powinien ci wziąć 20 minut, powinien trwać. No tak, no. No i co po tym? A, to dobra, to teraz... Dobra, to teraz jeszcze powiem... Okej, nigdy nie zaczynamy od małych mięśni. To jest kolejna rzecz. Jeżeli po treningu widzę ludzi robiących tak, absolutnie, w ogóle zapomnijcie, w życiu, wyobraź sobie, zobacz, to teraz przypomnę, czego częścią, słuchaj, do mnie przychodzą ludzie, którzy mają spięte przedramiona tak, że nie można ich dotknąć. Wystarczy, że porolujemy razem pupę, porolujemy razem najszerszy grzbietu, rozluźnię długą głowę tricepsu, która się bierze napięcie z powięzi tutaj i nagle tu jest flaczek, już nie trzeba nic robić, nic. To samo jest z łydkami. Łydki są na ogół największymi ofiarami tych skrzywień miednicy. Stopy tak samo, jak nas bolą nas stopy czasem tutaj, no to jest, jeżeli ta noga kręci cały czas tak, bo jest tak, miednica jest w tą stronę, no to teoretycznie ja powinien być tu i tu, tak? No ale ja idę tam, no to jestem tak i tak. No i tak idę z tymi ciągłymi napięciami, no bo ciągle kręcę tym. Tu przywodziciel, możecie sobie sprawdzić, każdy jak tu się dotknie, to go będzie boleć, gwarantuję. Jak oczywiście znajdziecie przywodziciel wielki, bo to też nie jest. Także zawsze się zaczyna rozciąganie
od największych mięśni. Duży mięsień, duże napięcie. Mały mięsień, małe napięcie. Wiemy, że to są wszystko naczynia połączone, czyli jeżeli rozluźnimy to, co jest dużego, to to napięcie z tego dużego zejdzie i będzie mogło sobie schodzić swobodnie z całej tej taśmy. Nie mówię tutaj, że czasem małe mięśnie nie wymagają od nas higieny. Ale zacznijmy od tych dużych, wtedy się dowiemy, czy to w ogóle był ten mały, nie? Czy ten mały mówi, a mi jest okej, okay, jest luz. No. A co z tymi łydkami? I te łydki są jakby... No dobra, to możemy iść dalej. Jeżeli... łydki ciągle muszą negocjować między pozycją stopy a kości udowej. Nie? Cały czas. Czyli jak mi się noga w tą stronę kręci, to zobacz, jak mi łydka zostaje tu. Widzisz? Patrz. Nie? Nagle, jeżeli w tej pozycji są ludzie, którzy wchodzą w patologię. Czyli jak miednica już jest nie tak i tak, tylko ta też jest tak, czyli jest tak i tak, są w takiej pozycji, czasem nawet możemy zobaczyć ludzi wiszących tak, nie? To ci ludzie już mają tak, że dawniej robili na to operacje, bo mają klikające kolana i generalnie nie mogą zrobić już żadnego przysiadu, kolana ich bolą, a to dlatego, że ta noga się kręci w tą stronę, ale żeby stopa nie musiała być tak, to ta biedna łydka musi się kręcić w tą stronę. No i dochodzi do dużych patologii. Także łydki też zacznijmy od miednicy. Jeżeli okaże się, że miednica już jest wyrównana i dalej łydki bolą, no to wtedy na przykład trzeba, nie wiem, zmierzyć kości, ale nie tak, że pięty dajemy, no, masz jedną krótszą, drugą. To nie działa, to jest wszystko. Tylko zobaczyć, czy może nie wymagajmy wtedy jakichś wkładek. Jestem przeciwnikiem wkładek generalnie, ale czasem, jak już wszystko zrobiliśmy z tkanką miękką i ze strukturą ciała, no to jeżeli się okaże, że są jakieś różnice, no to wtedy można je użyć. Ale łydki to są, tak, łydki są, zobacz, jeżeli na przykład stoisz w przodopochyle i nie wyrobiłaś sobie kompensacji tutaj, czyli tego, nie, i tego, to będziesz na czubkach palców, żeby się nie wywrócić. Nie? Czyli zmieniasz punkt ciężkości, cyk, i wychodzę tutaj, no i już to spowoduje, że będziesz miała łydki jak skała. Nie? Cały czas stoisz na palcach, czyli na łydach. No, coś jeszcze? Dziękuję. Gites! Idziemy na browara!